A zatem ciągają nas jeszcze, ciągają jeszcze koszty. To jest wyliczenie się z pieniędzmi z budżetu. Cała bowiem obwodnica budowana jest wyłącznie z tego budżetu. Nie korzystamy z własnego dofinansowania w Unii Europejskiej. Kosztowałaby nas 1/4 wtedy, a nie tak jak obecnie 168 milionów złotych. I to jeszcze na pewno nie koniec. Teren trudny. Budowlańcy prawdopodobnie w takim terenie nie budowali jeszcze obwodnicy. My nie chcemy blokować. Nie chcemy, żeby przedłużała się budowa, bo ona sama się przedłuży z racji tego, że teren nie odpowiada. Wiele trudności nieprzewidzianych, za jakie natrafiają budowlańcy. My jedynie żądamy przejazdów. Oddawali mieszkańcy grunty nieodpłatnie. Budowali właśnie tę ulicę zieloną. Żeby mieć bliższy dostęp do centrum. Tymczasem proponuje się powiat, który właściwie wraca na co najmniej 40 lat wstecz. Małego przejazdu, którego mieszkańcy nie chcieli. I właśnie dlatego wybrali tę drogę. A teraz się o tym wraca z powrotem w tamto miejsce. 40 co najmniej lat wstecz. Za tereny budowaną drogę nikt do tej pory nie zapłacił. Nawet mieszkańcy tego nie żądają. Liczymy się na to, że będziemy mogli dochodzić roszczeń odnośnie tego, że interes społeczny mieszkańców został naruszony. My nie chcemy